Witajcie. Kilka osób prosiło mnie, abym pokazał, jak przerobiłem naszą T4 karawelę na auto kempingowe. Camper to nie jest, na auto kempingowe. Jak to zrobiłem? Mówię, że nie trzeba było wiele nakładów, nie trzeba było wiele kasy w to włożyć, żeby zwykłą karawelę, taką jak moja, przerobić na auto biwakowe. Pokazuję, to auto jest do użytku. Ono jest autem zwykłym, osobowym, ośmiomiejscowym, proszę bardzo. Z tyłu trzy fotele, tu trzy, z przodu mam dwa. Tak naprawdę chwila, moment i z tego będzie nasz mini camper. Nie mówię o podnoszonym dachu. Mamy ten dach, ale to wynika z tej racji, że jeździmy w czwórkę z dziećmi i nie w środku byśmy się w czwórkę nie zmieścili. Dzieci już mamy duże, to już jest młodzież, nie dzieci. A dzięki temu, że mamy ten dach, to się mieścimy. Pierwsza przeróbka. Przeróbka. Roleta. Miałem taką roletę, proszę. Taką miałem. Więc została mi po poprzednim aucie terenowym. Żeby jej nie wyrzucać, to ją po prostu założyłem. Jak? Tutaj. Tylne, środkowe drzwi, przednie. Tutaj wziąłem dwa nitowkręty, szóstki. To sama sprawa tutaj, szóstki. Te blachy przy rolecie były. Dziurki przykręciłem, jest. Działa. Objechała już do gruzu i ta roleta przejechała już około, nie wiem, 40 tysięcy? 50? Trzyma się. Czyli może być sprawdzone. Nie zawsze było równo, czasami były trochę dziury. Więc tak, teraz mamy wersję osobową, typowo jako samochód do, nie wiem, nawożenia ludzi, a zaraz będzie konwersja na turystyka. O kurde, dwa rzędy siedzeń. Jestem bardzo szybki. Wymontowane. Ojej. Normalnie to tego fotela nie wozimy, bo nam przeszkadza po prostu i leży sobie w garażu. No i tu już zaczyna się moja działalność. To coś, to jest konstrukcja. O tak, ja to zrobiłem. Tu jest taka deska. Oryginalne zaczepy od karaweli, jeden i drugi. Deska. Pod deską jest jedna deska w pionie. I tu mam jeszcze jedną deskę w pionie. Tu jest ogromna dziura pod spodem. Ja tu wożę koło, no ale to jest bagażnik. I tu jest druga dziura. Tu wożę wodę, gaz. A tu mamy półkę. Czy ona jest duża? Wystarcza mojej córce i żonie na 3-4 tygodnie się zapakują bez problemu we dwie. No to może teraz przejdziemy do tych turystycznych gadżetów. Tak wyglądają nasze turystyczne gadżety. Cztery deski do spania. Krzesła nie. Materacyk. Baniak na wodę 20-litrowy. Kuchnia gazowa. Dwie skrzynki z Ikei chyba, w których mamy jedzenie. I skrzynka konstrukcyjna. Samochód gotowy do jazdy. Teraz jest to wersja camper. Proszę, tak wygląda nasz samochód do jazdy. Na trzeciej kanapie siedzi jedna córka, na środkowej jedna. My z żoneczką z przodu. Tu jest podłokietnik. Tutaj młodsza córka ma podłokietnik. I zarazem to jest moja szafeczka. Pokażę może. Zrobiona z płyty, z sklejki. Ona nie jest tylko szafeczką, bo spełnia swoje zadanie. Ona podtrzymuje deskę, jeżeli śpimy, rozkładamy tutaj deski, ta szafeczka podtrzymuje deskę. Tu jest jeszcze taka śmieszna konstrukcja mała, o, nie wiem czy widać, pod fotelem, też żadna konstrukcja, ale tutaj mała, jedna z córek ma szafkę na rzeczy, także tak to wygląda. Dojechaliśmy na biwak i trzeba coś zjeść. Co robimy? Pierwsze co robimy? Jeszcze z tyłu pokażę auto, jak zapakowane z tyłu. No właśnie, z tyłu pokażę.
Tak wygląda zapakowana fura z tyłu. Standardowe wyposażenie turystyczne nasze. No to już mówiłem, konstrukcja. Mamy palnik gazowy. Na 3 tygodnie wystarcza taki. To jest 3 kilowy. Baniak z wodą, 20. Cała rodzina się kąpie przez 2 tygodnie. Żartowałem. Ale to jest nasz prysznic i wszystko. Mamy dwie paczki, w których wozimy jedzenie. Tu z boku śpiwory i zawsze jeżdżą. Tak, tu jeżdżą śpiwory. Materac. Mamy taki, o, ten materac nasz. Ma głębości około 3 cm. 3 cm. Jak się go ściśnie, ma 0,5 cm. Dla nas idealny, nie potrzebujemy więcej. Złożony jest na 4 razy. 3. Na 3 razy i zajmuje 10 cm, także jest super. Tu jest jedzenie. No tu może koło, tu ta szafka żonki i córki. A tam daleko, pod fotelami przed bańką, to jest pod samym siedziskiem trzeciej kanapy. Jeszcze mamy dwie paczki, wkładamy i tam jest gadżety, które nam są potrzebne. Z tyłu tyłem. Teraz robimy przystosowanie. Przystosowanie turystyczne. Pierwszą rzeczą, którą zawsze robimy, jest obrót foteli. Super sprawa. Oryginalne skrzynki, prowadnice do T4. Coś około 560-580 zł jedna. I auto nam się powiększa o 1 metr. Tak. Jeden fotel. Teraz drugi. Jakby się ktoś pytał, ręczny przeszkadza, bo trzeba go spuścić przy obrocie, bo fotel się nie obróci. A więc tak, mamy już fotele obrócone. Połowa rodziny idzie na fotele. Teraz zrobimy stolik. Karawela, oryginalne wyposażenie. Środkowa kanapa jest składana. Proszę, tak. No, mamy stolik. To przeszkadza. To wyciągamy zawsze. Na przerwę. No nawet może to tu elegancko. Nie przeszkadza. Można jeść, pić, kochać. No, już. Także tam... Tam cześć rodziny, siedzi tu cześć. No i tak, gdzie gotujemy? Gotujemy tutaj. Na dach najpierw podnieść. Dach podnieść? No przenosimy szafkę, podnosimy dach zawsze jeszcze, nie? No, bo trzeba, no to na pewno... To w sumie wyszło przypadkiem. Ta szafka, ona tu na czas jazdy jest tutaj. Ale jak biwakujemy, to ja ją przekładam. Śmieszna sprawa, wyszło, że ona się tu mieści idealnie. Między ręczny i fotel. O! I jest od razu pod łokietnikiem i tam jest tyle miejsca. No my akurat podnosimy dach, bo mamy ten luksus, że mamy dach. Podnoszę dach. Ale tu jest pracy z tym dachem. O tak. Jest. Dach podniesiony, można u góry spać, ale nikt tam nie będzie w dzień stał. To się podnosi. To jest magia tego dachu. Deska. Nawet jak ktoś nie śpi, to jest tu fajnie, że powietrze. O, tu jest moskit. Jest. Dobrze, może teraz pokaż na spokojnie. Córka siedzi, odpoczywa, stolik. Tak wygląda ten podnoszony dach. O, można stanąć. No, czy da się stać? Da się stać. No naprawdę, no żonka stoi. Ja też stoję. No i jest wypas, bo do dachu jest, ja mam 0,5 metra. No ale to auto jest za małe, po co w tym aucie stać, po co w nim chodzić. Tu jest dużo powietrza, jest fajna wentylacja dzięki temu, że jest ten dach. I teraz bierzemy się za przygotowanie spania. Przeróbka wersji dziennej na wersję nocną. Tu żonka jest specjalistą w tej materii. Przekładka w kółki. Przekładka półki. No ona musi tutaj być, ta półka, bo podpiera dechę do spania. Będzie widać. No idę do tyłu. Żeby coś było widać, idę do tyłu. Składamy fotel, tylną kanapę. To bardzo szybko. Akurat się robi. Pasy tu. Żeby się nie mieszały, wygodnie. Paczki ja daję zawsze pod spód. No te paczki trzeba przerzucić. Niektórzy narzekają, że tu jest tyle pracy. No jest. Trzeba je włożyć tam.
To jest masakra, ile to roboty. Naprawdę, zajmuje to, nie wiem, 15 sekund. No i teraz stań. Nie jest to idealna równa powierzchnia te oparcia, więc mamy taką jedną deskę pomocniczą, bo trzy wystarczają, a jedna jest taka, żeby to było bardziej równo. Mógłbym te deski może inaczej trochę dociąć, ale dociąłem jak dociąłem, obiłem jakimś tam filcem. Działają, to nic nie zmieniam. Tam jest pierwsza deska, nie wiem czy widać, ma taką dziurkę na to ucho, to jest mój patent. Blokuje pozostałe deski, ta dziurka. No i spanie zrobione. Powierzchnia spanie zrobione. Równiusieńka. Materacyk. O. Powierzchnia jest równa, jak żona mówi. Można teraz się dwie osoby pięknie rozłożyć. Dziewczyny, my zawsze śpimy głowami do przodu samochodu, nie wiem, tak, taki mamy patent, bo tam czasem jest góra otwarta, te okna można uchylić i jest fajnie. I tu śpią dwie osoby dorosłe i dziecko bez problemu, trzy dorosłe mają ciasno, ale się mieszczą. Także jak ktoś ma trzyosobową rodzinę, to nie potrzebuje podnoszonego dachu, choć to jest super komfort. A dach przełożyć na sypialnię to tylko... Dać na dół tą deskę. Aha, no tak, tam mamy wach, bo ciągle jesteśmy... Dach ma wersję dzienną. Pół podłogi łóżka się opuszcza. Nocne. Może to widać. O, to jest pół podłogi łóżka. A tu jest drugie stacjonarne pół. Wziąłem oryginalną podsufitkę, pociąłem na kawałki. Nie ma kanałów. Zostawiłem tylko wloty. Troszkę z tych dziurek dmucha i w zupełności to wystarcza. Z tyłu jest chłodno, jak jedziemy. No a teraz rano. Zbieramy z powrotem spać. Tak, już. Poranek. Pora zebrać to. To żonka jest specjalistą od tego. Zrobiła uprawnienia, była na kursie miesięcznym. I szalejemy. No i kanapa do góry. Już jest. I śniadanko. Tak, i można gotować. No trzeba jeszcze palnik przynieść. No ta szafeczka wędruje między fotele. Jeszcze z ostatnich gadżetów, które zrobiliśmy, to obkleiliśmy okna folią chromową. Jest to folia, która zapewnia maksymalne odbicie światła i wnętrze ma się nie nagrzewać. Tu pozdrawiam kolegę, który mi obkleił. Jeszcze nie sprawdziliśmy, czy tak będzie, ale myślę, że tak będzie. No dobra, no to idź zobacz, czy to w ogóle można. No i to tak wygląda nasza baza turystyczna, nasz kamper. To nie jest kamper, ale nasz samochód biwakowy, tak go nazwę.